sąsiad głupi, żona gruba, weź mi kliknij tutaj suba. Zaraz, zaraz, skoro śniło mi się dzisiaj w nocy 12 orzechów, to muszę zadzwonić do Marzenki. Halo, kochana, nie uwierzysz, będę bogata. O, przepraszam, muszę kończyć? Grażynka, patrz jaki mam zegarek. On pokazuje to, czego ludzkie oko nie może dostrzec. Jak to możliwe? Na przykład teraz pokazuje, że nie masz majtek. Janusz, ten zegarek jest jakiś zepsuty, jak ja mam na sobie majtki. O, przepraszam, spiesz o 15 minut. Janusz, mam do ciebie pytanie. Kierowniku, przysięgam. Na złom te rurki to wywiózł Heniek, a poziomice to ja nie zepsułem. Nie o to pytam. Czy dałeś ogłoszenie tak jak cię prosiłem, że poszukujemy do naszej firmy nocnego stróża? Oczywiście, że dałem, panie majster. No i jaki jest tego efekt? No efekt jest taki, że ostatniej nocy ukradli nam agregat, cegły i narzędzia. Pyszna wódeczko, Jezu, Jezu, nie wycimy zaraz jak się łyknę. Kurwa, gdzie to tam, kurwa. Ty, Janusz, powiedz mi, dlaczego za każdym razem jak masz się napić, zerkasz do swojej kieszeni? A bo gdzieś tu mam zdjęcie Grażynki i jak na nie spojrzę i zacznie mi się podobać, to oznaka, że już trzeba przestać pić. O, dobry pomysł. Ty, Janusz, właśnie ja słyszałem, że ty prawie rzuciłeś picie. Prawie, mało brakowało, ale to wszystko przez teściową. Co ty gadasz? Zabroniła ci? Nie. Kiedyś po prostu wróciłem od ciebie tak narąbany, że zobaczyłem ją podwójnie. Co ty gadasz? Ja to bym w życiu już do kieliszka nie zajrzał. Daj mi spokój. Pomóż nam zrobić super produkcję, której będzie nam zazdrościł nawet Hollywood. Kliknij w link i dowiedz się szczegółów. Cześć!